Jeżeli chcecie mieć ładne i drogie skiny bez straty kasy, to zapraszam was na stronkę dadyskins.pl, czyli na stronę, w której możecie otwierać zmodyfikowane skrzynki do CS-a i dropić z nich mega itemki. Na stronce znajdziecie także kilka innych trybów, nie tylko otwieranie skrzynek. Dzięki mnie możecie mieć darmowy bonus. Wystarczy, że na tej stronce klikniecie sobie tutaj w ten plusik obok swojego profilu. Po wpisaniu kodu Mateo macie darmowy bonus przy depozycie i wtedy będziecie już najbardziej na plus, jak tylko się da. Korzystajcie śmiało z mojego kodu, a link do stronki macie w opisie, także wpadajcie śmiało. Cześć, witam was bardzo... O, siemanko, dzisiaj jak widzicie będę grał na stanowisku za niecałe 50 zł. Siemanko, witam was w odcinku, w którym pokażę wam moje stanowisko. Stanowisko jest warte 50 zł. Haha, myślałeś, że tysięcy? To jest mój mikrofon, niestety podstawka mi się zgubiła, ale 3 lata temu dałem za niego 10 zł w sklepie w galerii handlowej. To jest myszka za 4,99, klawiatura 10 zł z ruskimi przyciskami. A ty co? Dalej oglądasz mnie na iPhone XS Max 512 GB pamięci wewnętrznej za 7800 zł? A tak na serio, witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym będę grał na najtańszym stanowisku, jakie udało mi się zrobić. Przede wszystkim to chcę wam pokazać, że wcale nie trzeba mieć drogiego i dobrego sprzętu, żeby nagrywać fajne filmy. Dawaj Marek, to już się kameruje! Przede wszystkim, jeszcze wam powiem tylko tyle, że ta klawiatura jest tak słaba, że jeśli nacisnę przycisk S, to postać mi idzie dopiero za kilka sekund. Ma ona bardzo słaby czas reakcji, tak samo jak myszka. Jeśli chcecie kolejny taki odcinek, zostawcie w ciągu doby 9000 łapek w górę. No oczywiście nie taki, bo wiem, że pewnie teraz nie da się mnie słuchać w ogóle. W ogóle załóżcie słuchawki do tego odcinka, słuchajcie, bo bez słuchawek taki odcinek nie ma sensu, serio. Załóżcie słuchawki i wyobraźcie sobie, że oglądacie właśnie Mateo sprzed kilku lat. No ojeju, ojeju, ja nie wiem, jak ja tu kogoś zabiję, serio. O, zaczyna mnie to już bardzo irytować. Nie mogę... A dobra, nie mogę tutaj nikogo zabić. Jest! Zabiłem! Pierwszy kill! Schowajmy się! Halo! Przeładujmy... napiszcie w ogóle jak mnie słychać. No, wiem, że słabo, nie piszcie tego. Za to napiszcie jakąś swoją refleksję, bo chciałem wam, słuchajcie, pokazać, że... Zobaczcie, są youtuberzy, którzy mają po 1000 subskrypcji. Nawet mniej. O, widzicie, nawet nie mogę bomby podłożyć. Bo tak, no i nie podłożyłem bomba, klikałem cały czas E. Powracając do tematu, słuchajcie, na pewno znacie takich youtuberów, którzy mają, nie wiem, po 100 subskrypcji i kupują sobie pianki akustyczne, najlepszy mikrofon na rynku. Kurde, ale nie trzeba, serio, nie trzeba takich drogich rzeczy. W sensie, no wiadomo, lepiej się tego słucha, ale bez przesady, tak? Bez przesady nie trzeba kupywać mikrofonu radiowego, halo. Tutaj mam mikrofonik, klawiaturę. Zrobiłem głupstwo, kupiłem Digla, a wiem, że no na tej myszce to nic z niego nie zrobię. Może jakiegoś fleszy... O, wiedziałem, że tak będzie. Jest! Patrzcie, co ja zrobiłem. Można? Można. No dobra, to był fart, przyznaję, to był fart. Czysty fart. Proszę bardzo, uda mi się zaplątować. Zdążę, klikam E szybko. Może się zdąży. A, nie zdążyłem, zabrakło trochę. Ogólnie to ten sprzęt, na którym teraz gram, kosztuje max 50 zł. No teraz kupilibyście go nawet, myślę, że jeszcze taniej. Ja grałem na takim sprzęcie 3 lata temu. Także trochę to jest powrót do korzeni, że tak powiem. Czuję się jak po prostu Mateo z 2017 roku. Patrzcie, nawet jakiś movement tutaj da się wyćwiczyć, fajnie. Gościu zginął, to weźmiemy sobie akacza. I wy oczywiście słyszycie dźwięki, no ja ich nie słyszę, bo ja ustawię... Czemu mi się to wzięło? Mam automatyczne podnoszenie broni, już jest po mnie. Już po mnie, kurde, przegrywamy ten meczyk, aj, niedobrze. 0-2-5, no fajne staty, to się czuję, jakbym po prostu grał solo, nie? Muszę po prostu sam wszystkich chyba zabijać, bo ten gościu nic nie robi. I to ja gram bez słuchawek i na takim sprzęcie. Wydaje mi się, że ten mikrofon, wydaje mi się, że jego jakość nie jest jakaś taka mega zła. Wiadomo, ja jeszcze go trochę poprawię w postprodukcji, ale nie jest to taki mikrofon, jak niektórzy pokazują, że on buczy. No ten nie buczy, także słuchajcie, no. Dobra, jest. I tam jeden szopa. One szopa. Jak gościu teraz zginie, ja nie mogę. Gościu w ogóle nic nie zabija. On ma staty 0,26, kumacie to? Jak teraz zginie, no poczekajmy. No i proszę bardzo, gram po prostu solo. Widział mnie? Dostał coś tam? Oj. Oj, nie mogę wskoczyć. Kurde, lebele. Ogólnie to jest śmieszne, że na przykład sama podkładka pod myszkę jest warta... O kurde, jest warta więcej niż teraz w tym momencie same stanowisko moje całe. Patrzmy na tego progracza, jego staty to 0,27, proszę bardzo. No słuchajcie, czuję się jakbym... Pierwszy kill?
pierwszy kill. Czuję się, jakbym grał solo. Nie wiem, jego movement, nie wiem, czy on gra też jakiś challenge swój wykonuje, czy o co chodzi. Taktyka jest taka, żeby po prostu się nie wychylać, bo... No, super, no i już mój zginął oczywiście. Taktyka jest taka, żeby się nie wychylać, bo... Skoro nie słyszę... Oj. Ajajaj. Jeszcze wam tylko powiem, że do nagrania tego odcinka skłonił mnie jeden mail, a mianowicie ostatnio gościu napisał do mnie, żebym wysłał mu jakąś paczkę z drogim sprzętem, ponieważ jego rodzice mają długi i nie są w stanie kupić mu tego sprzętu. Ja tak czytam tego maila i myślę sobie, aha, bo moi rodzice to mi wszystko kupywali. Jakby właśnie ja też zaczynałem na takim sprzęcie. Myślę, że on jest nawet gorszy od tego sprzętu, który ma ten gościu. No i mamy pierwszy rundę. Coś czuję, że to będzie bardzo łatwy mecz, bo na rozgrzewce ci ludzie... Przeciwnicy nic nie chcieli pokazać, także ja tutaj nawet spróbuję zraszować. Bardzo ciężko tutaj shift chodzi. Żeby kliknąć shift, muszę naprawdę kliknąć tak, że aż mi palec boli mały. Kurde, nie, bo mnie zabije jeszcze. Nie mogę z tej myszki też tak dokładnie przycelować. Ale wydaje mi się, że to jest też kwestia przyzwyczajania, bo musiałem też zmienić swoje DPI, a wiadomo, że jak się zmienia DPI, to jest inaczej kompletnie, nie? Szkoda, że ich nie słyszę wszystkich. Jest! Wygrałem. Nie, powiem wam tak, mnie Gaben bardzo nie lubi. Bo ja mam, słuchajcie, Silvera 1 i 130 zwycięstw. Także jak się pewnie domyślacie, no nie gram jak Silver 1. Wiem, że to jest bardzo nieskromne, no ale nie gram tak. Także po prostu Gaben mi tutaj wrzuca jakichś smurfów, nie smurfów, albo cheaterów. Teraz słuchajcie, rush na pełnej. Lecimy, szkoda, że ich nie słyszę. Jest! Udało się. I to tego pana prezesa, czyli tego dobrego gracza. Co on tutaj miał? Fajną broń miał. Nie wiem tylko, gdzie jest drugi. Ten gościu, z tego co widzę, nie mam słuchawek, ale z tego... z tego co widzę... Kurde, z tego co widzę, nawet i tak infa nie podaje, więc średniawo. To jak co, ale no, ten mecz musimy wygrać, no bo nie mogę na odcinku przegrać dwóch meczów, bo jeszcze spadnę ze Silvera 1, ale to byście się ze mnie śmiali. Kurde, ale tak się... Dobra, no powiem wam szczerze. No, na tej droższej myszce gra się lepiej. I to o wiele. To wam mogę powiedzieć. Bo jednak nie jest ona taka fajna. Dobra, ostatni został tam, no to git. Ja sobie paczkę zaplantuję, a ty go tam za... A nie, fajnie. Czyli patrzę, że mój z drużyny jest tak samo sprytny, jak i ten z poprzedniej. Dobra, git. Myślałem, że już go nie zabiję, nie? Ale ten mój mógłby serio coś więcej zabijać. Jakieś w ogóle... A nie, dobra, podaję info. To jest dobre. A, kupimy sobie skauta. Zobaczymy. Może akurat coś się fajnego trafi. W ogóle, słuchajcie, posyłajcie swoje pomysły na odcinki, bo to jest... Kurde, że ja go nie trafiłem. Kurde, ale zraszował. Bo ja mogę nagrać wszystko, ale też nie do końca wiem, co wy chcielibyście zobaczyć, że tak powiem, w mojej odsłonie. W ogóle, słuchajcie, ja przez te kilka odcinków, gdzie robiłem giveaway'e, to ja wam rozdałem łącznie skiny za... No, ponad grube, ponad 1500 zł, nie? No nie wiem, gdzie on miał to głowę, nie? Ale dobra, jeszcze się nie cofam. I drugi. Kurde! I on nic nie dostał, nie wiem czy... Klikam na przykład A i potem już nie klikam A, żeby ten ludzik się zatrzymał, to jeszcze przez chwilę, przez kilka sekund ta postać mi idzie w lewo, chociaż ja już dawno odkliknąłem ten przycisk, nie? Spróbujmy tą rundę na spokojnie. Nie będziemy jakoś super wychylać. Jakieś spokojnie 50% to odgrywa... dźwięk, nie? Odgrywa dźwięk. Wiem, że będziecie mi wyzywać, że bardzo słabo gram, ale ja, jak nie słyszę nic, to teraz dopiero patrzę, że ten dźwięk jest serio mega istotny. No, mimo wszystko otwieram. To nie są, wiadomo, to są mega... Oj, przepraszam, słabe statystyki, ale mimo wszystko otwieram. Chyba on nam pleców nie zrobił. No jak to jest możliwe? No, nacisnąłem, żeby już nie szedł mi ten gościu. Oczywiście, bardzo dobry i na pewno lepszy jest droższy sprzęt, nie mówię, że nie. Tylko ja tutaj chcę wam pokazać, że żeby nagrywać, nie trzeba mieć tego najlepszego sprzętu, że nagrywać można na każdym sprzęcie. I żeby film był ciekawy, to receptą na to nie jest drogi sprzęt, serio. Wiadomo, jeśli chce się grać profesjonalnie dobrze, to trzeba mieć jakieś tam klasy sprzęt, ale do nagrywania... Także no, słuchajcie. Kolejny przegrany mecz na tym odcinku. Troszeczkę słabo, bo myślałem, że coś tam wygramy, coś tam fajnego pofraguje. To tyle na dzisiaj. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. To jest dla mnie ogromna przyjemność. Trzymajcie się i siema.
Siemanko, zło, ja tylko tak na chwilę, bo no nie ukrywam, że muszę dociągnąć do 10 minut. Nie, a tak na serio to chciałbym was zaprosić na mój drugi kanał Mateo Vlog, ponieważ bardzo rzadko go reklamuję, a jednak tam też vlogi się pojawiają, a mimo wszystko wiem, że bardzo duża część osób zasubskrybowała mnie przez vlogi, bo przez rok przecież nagrywałem vlogi, więc przez ten czas pewnie, na pewno dużo osób mnie zasubskrybowało. Więc jeśli ktoś lubi bardzo takie długie, czy też krótsze, bardziej lub mniej zmontowane vlogi, to zapraszam was właśnie na drugi kanał. To właśnie sprawdźcie sobie kanał Mateo Vlog. Jak wyjdziecie na mój kanał, to po prawej stronie w zakładce polecane kanały, albo jak zjedziecie na koniec mojego kanału, to tam też będzie właśnie ten kanał. Także sprawdzajcie, śmiało zostawcie suba już teraz. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia. Siemanko.